znaczy, że nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema. Siema. Jak tam? Pojadasz mnie? Górnej grupy. Na tym krosie ze stresu. O! To jest drugi. Tak? A co to było? Yamaha, nie? Nie, tam to było ten. Chińczyk. O! Ci tu wlepy brakuje. Wlepa. Nie, się brakuje, ja ostatnio. Ale ja mam w busie, to ci dam. Co? Dam ci, mam w busie. A gdzie masz busa? Przy drodze, przy Lafargu. A przy Pagowcu? Nie. Przy Lafargu. Tutaj jak ta pierwsza gwiazd jest, co busy stoją. A, tam ją? No. Podjedziesz później, będziemy z grilla. A co on tam kosi? Drewno czy co? Nie wiem. Jak na zajmie pytanie? Jakie? A jaki wtedy miałeś kluczyk? Ja miałem tego, kurde. Ogólnie to jest ten sam typ. Kokiuszu 125 XR XRX. To było? Ogólnie tamten to miał silnik Baszana. 250. Aha. A ten też ma silnik Baszana. Też? Też, tylko 200. Aha. To jest ten ze wstecznym, nie? To jest mój ogólnie. Ale to z tym wstecznym to się widzieliśmy przecież. No tak, ty chciałeś się karnąć. No, jechałem tym. No, pamiętam. Chciałeś się karnąć, a opona mi strzeliła wtedy. A, ale nie, tak. Jechałem nim chyba. Nie jechałeś, nie, bo ja się nie dałem. To karno, bo właśnie opona była. Nie dałeś Blekowi się golnąć? O cholera. Mogę się dać teraz, bo ogólnie odwołem szału nie ma, nie? Ale tak, żeby pojeździć. No to dobrze, no. Dobrze. A ty jesteś tu stąd, nie? Nie, ja jestem w okolicy Wejherowa. Ja jestem z Pomorza. To kawał drogi. To nie jest kawał drogi jak u ciebie, bo u mnie 130 km. No to u mnie jest więcej, no. Ale na górną grupę to trochę miałeś. Tam było około 200. No. 200 km. No. My mamy 120. No. Tylko, że ekipa nam się rozsypała. No. Mieliśmy ekipę, mieliśmy chłopaków, nawet... Miałeś nagrany filmik, jak ja cofałem razem z kuzynem, co ja brałem w auto w pierwszym. No, to było, tak, to wyjechaliście, nie ja. No. Kurde, może odnajdę, to był na tym evencie, Ori tam był i cała banda Ori była. No. To super. A Ori myślał, że to jest Chińczyk jakiś. Ten Chińczyk, ruski. Aha. A ja mu gadałem, że nie, że Polska, ale ten. Ja mówiłem, bo ja to sam zrobiłem tamtego kłada, nie? No, tego krosa. Tego krosa. No. Śmiesznie wygląda, bo wsteczny ma, ogólnie dużo już osób zaskoczyłem. No, ale no co się dziwić. Super. Jakoś próbuję sobie radzić. Chciałbym, no krosa akurat nie chciałbym, ale wolałbym kłada, nie? O! No. Od naszego znajomego kupiłeś kłada tego Raptora. I z kartu. No? No. Właśnie widziałem filmik, jak to no. A już teraz inaczej wygląda, nie? No właśnie widzę. No to się nie przygota. No. No ogólnie to te raptory mają tak, że one się zacierają, nie? Nie lubią wysokich obrotów, wiesz? I palenia gumy. A teraz to masz? MT-07. 07, ja? No. No widzisz ty. To robi chyba robotę. A jak wtedy byłem? Co ty byłeś, to ja do chwili nie układam wtedy. Nie, to widziałem. Na Oriego Raptora. Dubczaka jeździłem Raptorem? Nie, to on miał co, Kawasaki? Mhm. Nie, CB500, nie wiem co on miał. LTS, nie wiem co miał, to jeździłem kładem Dubczaka i Oriego. No widziałem, no. Raptora Oriego miałeś. No i od tamtego czasu, bo to był październik, już mi nie dawało spokoju, nie, żeby... No. Żeby, kurczę, kupić kłada, nie? No. Zresztą marzyłem tam kupę lat, nie? No, ja widziałem, tak próbowałeś coś na kładach trenować, bo ja tak widziałem, że na krosach jest wcześniej. No. Ale to też, że na kładach coś tam, bo ja teraz ogólnie YouTube'a mało coś przeglądam, bo nie ma czasu. No. Chociaż, bo się nie ja chciałem przykładać, ale ja chciałem od Barosy. Aha, Dwugarowy, ale... Takich boków, a to jest... A tego boka podjedziesz? Jedynie z rozpędu. To dawaj, nagram. Ja
Ja nie wiem, nie chcę siary. No. Dawaj! Siara musi być czasem. Ja. Jak się nie uda, no to co zrobić? No, ja, no. Potem lepiej podjedziesz. No, to wiemy. Sobie nawróć tam, od tamtąd jak się rozpędzisz, to pójdziesz jak kuna. O, na wsteku! Patrz, zobacz! 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 Takich mam widzów. Nie ma lipy. Dajesz. Ale daje radę, Jakub. Ledwo, ale coś tam daje. Bokami, ale pojedzie. Leci. No i wjechał, patrz. Nawet na wsteku wjedzie. Taki jest Jakub. O, już wiem, Kawasaki chyba miał dupczak. I się udało, widzisz. Trzeba walczyć, nie? Super. Super, dzięki Jakub. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.